Jeszcze raz witam Was serdecznie. Dzisiaj i teraz chciałabym się z Wami znowu z kolei podzielić surówką, którą robię, która praktycznie za każdym razem wychodzi. Jest rewelacyjna, szybka, nie trzeba dużo rzeczy, a naprawdę dobra, jest przepyszna. Co potrzebujemy? Potrzebujemy kapustę. Ja mam taką w kształcie serduszka. Nie wiem, czy to się w Polsce, jak to się w Polsce nazywa. Przepraszam. Pozwoliłam przygotować sobie wcześniej poczuć marchewkę. Pocięłam sobie już cebulkę. Potrzebna nam jest jakaś oliwa, sól, trochę cukru, trochę pieprzu, który schowałam właśnie, ale zaraz go wyciągnę. Więc tak, żeby nie przeciągać za bardzo czasu, co robimy szybciutko? Szatkujemy kapustę. Pozwoliłam sobie nie poszatkować tej kapusty, żeby z Wami troszkę pogadać. Mam nadzieję, że nie ciachnę sobie paprotki. W sumie jak oni to robią, ale tutaj naprawdę oni mają wiecznie tą kapustę tajać, jak nasza młoda kapusta, taka świeżutka jest, jakby faktycznie co jakiś czas świeżą z pola ściągali. Naprawdę jest rewelacyjna. Aha, no i o czym zapomniałam, jeszcze najważniejsze, potrzebna nam też jest ocet do tego. Teraz właśnie patrzę, że nie przygotowałam. No i to teraz wyciągnę, zaraz będzie. Widzicie, w sumie mogłam kapustę już wcześniej poszatkować. Nie wiem, czy lubicie grubo, cienką. U mnie z reguły jest tak, że na początku jest cieniutka, a później już jest coraz to grubiej. Przepraszam Was za te akcje specjalne, ale ta suszarka do ubrań. Która tak niefortunnie wziąłam i ją załączyłam. To później jeszcze ciacham byle jak, żeby to je po prostu zrobić. Dobra. I teraz zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie tylko łączymy te składniki. Marchewkę. Lubię, jak ona jest właśnie słodka, dlatego daję, powiem szczerze, dość dużo marchewki. Tak, ręce myłam wcześniej, zanim zaczęłam kręcić, nacisnęłam przycisk start w kamerze. Więc proszę mnie nie... Proszę się nie stresować, że brudne ręce. Ale zresztą sami dobrze wiecie, że w kuchni coś się robi, to faktycznie co chwilę się te ręce myje, bo coś tam się dotknie i się zaraz to umie. Cebulka. I też ją razem mieszamy. Dobra. I teraz tak. Solimy. Olej. Niestety trochę tego octu. Można zamiast octu użyć cytryny, ale ja powiem szczerze, że zawsze używam octu i taką głupią moją miarką są zawsze dwie nakrętki. Chyba, że jest tego dużo, a dzisiaj jest troszkę dużo, to 2,5 nakrętki octu. I jeszcze troszeczkę soli dodam. Znaczy do, jeszcze soli, troszeczkę cukru. Troszeczkę cukru, ten pieprz, o którym zapomniałam, którego schowałam gdzieś, aha, który mi spadł w ogóle. I wszystko teraz mieszamy, łączymy ze sobą. I wiecie co, ja jeszcze chyba dodam troszeczkę, żeby było bardziej kolorowo. Mam trochę kopru i chyba dodam jeszcze troszeczkę kopru. Mojego okienka. I jeszcze raz wszystko razem łączymy. I najlepiej tą surówkę jest zrobić godzinę, dwie przed obiadem, nawet trochę wcześniej, dlatego żeby te składniki się wszystkie, jakby to się, jak się mówi, pomieszały razem.
A powiem Wam szczerze, że jeżeli ona dłużej poleży, to zrobisz ją 2 godziny przed obiadkiem, to wtedy ten cukier, ta sól powoduje to, że taka pusta, to wszystkie warzywa puszczają sok i naprawdę, wiecie, jest przepyszna ta solówka. Moje dziecko starsze uważa, że ona nie jest krowa, a zieleniny nie będzie jadło, ale to jest jedyna solówka, którą on właśnie je. Bo naprawdę jest rewelacyjna. Naprawdę szybko się ją bardzo robi. No i bardzo dobra jest. Dobra, kochani, to wtedy w takim razie rozłącza się. Teraz już kończę z surówką. Dzisiaj do obiadu będzie, do tej pieczenie będzie chyba kasza. Kasza gryczana, więc tego nie wiem, może nie będę Wam pokazywała, jak się robi, bo chyba każdy dobrze wie, albo może nakręcę jeszcze filmik, jak to będzie wszystko wyglądało. I na dzisiaj chyba zakończę tego naszego kulinarnego vloga. Tak. Jutro spodziewam się koleżanki, więc pewnie też wymyślałam sobie, że chyba zrobię makaron zapiekany po chińsku, więc chyba też się z Wami tym podzielę. Życzę Wam miłego popołudnia, smacznego obiadku, jeżeli jeszcze nie jedliście, spokojnego wieczoru, jeżeli wróciliście z pracy, odpoczywacie, ja niestety idę do pracy, więc życzcie mi spokojnej pracy. Dziękuję.